Pacjenci oceniają lekarza po wizycie, a każda wizyta to jest spotkanie dwóch osób, więc każda wizyta to jest zupełnie coś innego. Spotkanie to z jednej strony musi owocować czymś, na co czeka pacjent, czyli pacjent musi wyjść z wizyty zadowolony. I myślę, że tutaj jest bardzo ważne, co sobą prezentuje lekarz. Czyli lekarz musi mieć wiedzę, musi być przygotowany do tego, żeby pacjentowi pomóc. I to jest jedna strona. A druga strona, ponieważ to jest spotkanie dwóch różnych osób i za każdym razem dwóch różnych osób, to każda osoba jest inna i lekarz musi odpowiednio do każdej osoby podejść. Właśnie to podejście, to indywidualne traktowanie pacjenta, ta empatia, Patia, myślę, że w dużym stopniu decyduje o tym, że lekarz jest wybierany za tego właśnie najlepszego dla danej osoby. W każdym przypadku będzie to pewno coś innego, każdy ma inne oczekiwania w stosunku do tego lekarza.